Dziś naszymi gośćmi są jurorzy pierwszego chyba castingu, tak? Look of the Year 2017. Na co zwracacie uwagę, wybierając tych, nie wiem, właśnie najpiękniejszych, tych najbardziej ciekawych? No oczywiście to jest konkurs dla najlepszych modeli i modelek, czyli musimy zwracać na wygląd uwagę i to jest wzrost i oczywiście wiek, bo też jest to ważne. Ale ja zwracam uwagę też na to, czy ktoś ma pasję, czy ktoś się czymś jeszcze interesuje poza i czy ma też taką chociażby trochę pewności siebie, żeby tutaj mieć odwagę i stanąć na naszej scenie, ale też lubię przełamywać lody z taką osobą, która rzeczywiście najczęściej to są młode osoby, żeby nie czuła się też zestresowana, więc ja jestem tym takim łaskawym jury. Na pamięci wiem, że moja reszta również. A czy już kogoś ciekawego znaleźliście? Jest tu parę ciekawych osób na pewno. Samo to, że ludzie zgłaszają się, przychodzą zupełnie z przypadku, czasami nawet nie wiedzieli, że jest tutaj casting, a postanowili, że wezmą udział. I to jest fajne. Co można powiedzieć takim osobom, które będą chciały tutaj przyjść? Co muszą zrobić? Przede wszystkim muszą być pewni siebie i każdy ma szansę, żeby się sprawdzić. I tak właściwie no to wszyscy tutaj jesteśmy z jakiegoś konkursu. No ja jestem bardzo zadowolony, moje życie się zmieniło i tak jak byliśmy ostatnio na finale Look of the Year, to myślę, że całe to zgrupowanie i cała ta przygoda finalistów zostanie im na całe życie. I tak naprawdę chyba każdy jest wygrany, bo tych ludzi to się poznało, z którymi przeżyło się ten wspaniały czas, pozostaje w pamięci na długie lata. A jakie były twoje początki? Pamiętasz ten czas? Moje początki były... Podobnie, jak tutaj byłem taki nieśmiały, niezdecydowany, sam nie wiedziałem czego chcę, nie wierzyłem w siebie, że mogę zajść tak daleko, no ale podczas eliminacji konkursów lokalnych, później już ogólnopolskich, a nawet i ogólnoświatowych, to wszystko się zmieniło i ukształtowało mnie. Także ja jestem bardzo zadowolony i zachęcam za każdym razem ludzi, nawet ganiamy tutaj z Marceliną po galerii i sami wyszukujemy. I to jest fajne, żeby ludzie też przekonali się na naszym przykładzie, że to opłaca. Zapraszamy bardzo serdecznie czytelników do przeglądu Konińskiego. Marcelina Zawadzka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników przeglądu Konińskiego. Pozdrawiam, Rafał Maślak. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić i zaprosić tutaj wszystkich czytelników przeglądu Konińskiego. Aleksandra Kielan.